40 żołnierzy z 10. Opolskiej Brygady Logistycznej pojechało na granicę polsko-białoruską. W jakim celu tam pojechali nasi żołnierze? Tak naprawdę żołnierze 10. Opolskiej Brygady Logistycznej już od pewnego czasu wspierają żołnierzy, którzy realizują swoje zadania ochrony granicy państwowej. Rzeczywiście od soboty realizujemy takie większe zadanie. Jest to utworzenie logistycznego zgrupowania zadaniowego. Głównym zadaniem naszych żołnierzy będzie utworzenie tam polowego punktu magazynowego. W tym punkcie magazynowym nasi żołnierze będą odbierać, przechowywać i wydawać żywność właśnie dla tych żołnierzy, którzy pełnią służbę na granicy. Oprócz tego nasi żołnierze w tamten rejon przetransportowali i wciąż realizują takie transporty kontenerów mieszkalnych. Od pewnego czasu również... Dla kogo są te kontenery mieszkalne? To są oczywiście kontenery mieszkalne również dla żołnierzy, którzy pełnią służbę na granicy. Wiadomo, pogoda jest coraz gorsza. No i chodzi o to, żeby ci żołnierze mieli miejsce, w którym będą mogli spokojnie wypocząć, no, w godnych warunkach. Czyli nasi żołnierze, dopóki są tam potrzebni do odwołania, zostają na tej polsko-białoruskiej granicy, czy będą po prostu cały czas w ruchu? Dokładnie tak. Dopóki ta akcja, dopóki żołnierze Wojska Polskiego będą służyć na granicy, będzie niezbędne wsparcie logistyczne tych żołnierzy, więc z pewnością takie i kolejne zadania będą otrzymywali i realizowali również żołnierze 10. Opolskiej Brygady Logistycznej. Powiedział pan, panie kapitanie, że właśnie pogoda robi się coraz gorsza. To jest bardzo trudna sytuacja, bo ta pogoda dotyczy również tych ludzi, którzy stoją po drugiej stronie. Czy Ministerstwo Obrony Narodowej, które was tam oddelegowało, przewiduje w najbliższym czasie również taką pomoc żywnościową, czy takie kontenery mieszkalne w jakikolwiek sposób wspierające tych uchodźców, z którymi właściwie no, nie wiadomo, jak rozwiązać problem? Żołnierze Wojska Polskiego nie mogą przekroczyć polsko-białoruskiej granicy i wspierać uchodźców po stronie białoruskiej. Ta odpowiedzialność leży po stronie rządu białoruskiego, aby pomagać imigrantom na miejscu, na ich terytorium.